Jesteśmy na wizji. Poczekamy jeszcze Cześć, chwileczkę. cześć. Cześć, zaraz będę Cię przedstawiała. Jeszcze chwilkę poczekamy może na osoby, które sobie zaznaczyły, zapisały w kalendarzu, że chcą nas oglądać. I kochani, osoby, które się pojawiają, dajcie proszę tradycyjnie znać, czy nas widzicie, czy nas słyszycie, żebyśmy no, mówiły do Was, a nie do siebie tylko. Już widzę, jedna osoba się pojawiła. Sobie przełączę na komentarze. Nie wiem jeszcze, kto to jest, bo niestety tego tutaj nie widać w programie, którego ja używam. Ale byłoby miło, gdyby się ta osoba odezwała i powiedziała, czy nas słychać. Poczekamy jeszcze chwilkę. Super. To ja się może tak zapytam, jak się, Sylwio, dzisiaj czujesz? O, znikłaś. Właśnie, zniknęłam gdzieś. Patrz, coś tu zrobiłam i teraz... Już jesteś. I teraz nie wiem, jestem już? A, jesteś, okay, dobra, już ciebie, zobaczyć... już ciebie widzę. Chciałam zobaczyć komentarze i zniknęłam. A Agnieszko, przede wszystkim chciałabym Ci bardzo podziękować za zaproszenie do tego wspaniałego projektu, bo jestem zachwycona tym, co kreujesz w swojej przestrzeni i tym, co tutaj wspaniałego powstaje, więc ogromne podziękowania z mojej strony. I ja czuję się cudownie, wspaniale. Cóż mogę innego dodać? To cudownie w takim razie. Ja również czuję się cudownie, powiem tak i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie. Zaraz opowiem, dlaczego Cię zaprosiłam, żeby osoby, które z nami dzisiaj są, czy będą później oglądały tego live'a, żeby wiedziały, o czym rozmawiamy i dlaczego, bo historia jest taka fajna, bo my się poznałyśmy przez internet. Natomiast zanim zacznę, to powiem tak, moim gościem jest Sylwia Pupek, która jest coachem, mentorką, już pięknie wyświetlam, i terapeutką intuicyjną. I dlaczego ja Sylwię zaprosiłam? Jakiś czas temu, ten czas tak szybko przeleciał, że nawet powiem szczerze, nie zauważyłam kiedy, jakiś czas temu wzięłam udział spontanicznie, pod wpływem impulsu w kursie Twoim. Wychodzę do świata ze swoją mocą, prawda? Tak, tak przytaczam, bo nie pamiętam dokładnie nazwy. I to był impuls i było bardzo fajnie. Jeszcze nie dałam opinii, więc gdzieś tam swoją opinię być może jeszcze w dzisiejszym live'ie wyrażę. Natomiast co mnie zainspirowało? Jeden z Twoich wpisów o potrzebach i o pragnieniach. I dlatego stwierdziłam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat dla wszystkich, zarówno dla Ciebie, dla mnie, jak i dla klientów, jak i dla innych osób, które prowadzą być może właśnie jakieś coachingi, jakieś inne usługi, bo często zapominamy o swoich pragnieniach, często w ogóle nie wiemy, jakie mamy pragnienia, jakie mamy potrzeby i myślę, że fajnie by było dzisiaj o tym porozmawiać. Dlatego cieszę się jeszcze raz, że wzięłaś, że zgodziłaś się wziąć udział i ze mną na ten temat porozmawiać. Ja również bardzo się cieszę, bo myślę, że jest to taki temat, który zawsze jest na czasie, a jest to dosyć delikatny temat, który nie zawsze wiemy, jak poruszyć i nie zawsze wiemy, jak sobie z tym poradzić, z tymi naszymi pragnieniami i potrzebami, a przejawiają się one w naszej codzienności, więc wspaniale, że dzisiaj będziemy mogły dotknąć tego aspektu. Świetnie, ja się bardzo cieszę. To może zrobimy tak, ja jeszcze chwileczkę tutaj zerknę na komentarze, tutaj ktoś już pisał, dzień dobry, słychać, Joasia, nie wiem, czy ty może Joasię znasz, może... Joasia, witam cię bardzo serdecznie, my z Joasią się znamy, Joasia już uczestniczy, przystąpiła do jednego z projektów u mnie, więc będziemy bardzo intensywnie wkrótce działać. Cześć Joasiu, witam cię kochana. A możesz zdradzić, co to za projekt? Jest to wyzwanie 30-dniowe, które zaczynamy jutro. I ten, ach, to ja też warsztat... jestem. Ach, no właśnie, przecież ty też jesteś, Agnieszko. Bo ten warsztat, który był realizowany, on trwał 2 tygodnie i stał się taką podwaliną do gigantycznej zmiany. Gigantycznej zmiany, która właśnie się zamanifestuje w tych 30 dniach i to będzie jak bomba, bym powiedziała. Więc tam zaczynamy działania jutro. Ja się będę bardzo starała zaglądać regularnie, aczkolwiek czeka mnie przeprowadzka, więc zajęć mam mnóstwo jeszcze w trakcie, więc, ale będę zaglądała, będę starała się aktywnie uczestniczyć i bardzo się cieszę, że zaprosiłaś mnie, bo ty mnie zaprosiłaś do tej grupy, do tego projektu, do tego wyzwania, więc się cieszę bardzo.
Super. Ja również. Ja tylko jeszcze powiem, zanim oddam głos, że live, który właśnie odbywamy, jest w ramach mojego projektu Serca. Kobiety wspierają kobiety holistycznie. Nasza moc płynie z serca. I tutaj Sylwia idealnie się wpasowała, bo i mówi o mocy, i mówi o kobietach, i pracuje holistycznie. Wszystko idealnie pasuje. Idealnie tak. Świetnie, dobrze. To może zrobimy tak, bo widzę, że już mamy 9 osób. Zerknę jeszcze raz na komentarze. Witam Kasiu. Kasia też tutaj się wita. Też wyświetlę. I będziemy przechodzić do tematu pragnień i potrzeb, bo przede wszystkim, ja tutaj zerkam na bok, więc trochę nie patrzę jeszcze w ekran, trzeba by było powiedzieć sobie na sam początek, tak myślę, jaka jest w ogóle różnica między potrzebą a pragnieniem, żebyśmy w ogóle mogły dotknąć tego tematu. Więc tak, przede wszystkim rzeczywiście większość ludzi tego nie rozgranicza, więc podchodzą do tematu potrzeb i pragnień jako czegoś dokładnie tego samego, gdy tymczasem potrzeba jest czymś naszym fizycznym i dotyczy naszego ciała, a pragnienie jest czymś takim, co wynika z naszej duszy. I jeżeli my potrzeb, czyli tych takich podstawowych, można by nazwać, niektórzy nawet określają je w specyficznej piramidzie Maslowa, jeżeli my tych potrzeb mamy, te potrzeby mamy niezaspokojone, nie możemy mówić o pragnieniach, nie możemy dotknąć przestrzeni pragnień, bo pragnienia są czymś, a jakby powiedziałabym, troszeczkę wyższym poziomem, wyższym aspektem tego, co do nas dociera. Jeżeli my nie mamy, nie zadbaliśmy o potrzebę taką zupełnie przyziemną, jak poczucie bezpieczeństwa, czy pożywienie, czy taki komfort psychiczny, nie możemy mówić o czymś, co jest rozwojem duchowym, bo jak człowiek, który nie może, nie ma gdzie mieszkać, jak może myśleć o rozwoju duchowym i gdzieś podróżach jakichś astralnych, tego typu rzeczach, więc to jakby jest zupełnie, zupełnie poza. Pierwsze są potrzeby, potem są pragnienia. Jednak jedne i drugie są bardzo ważne i jedne i drugie ogromne ma znaczenie to, żeby zaspokajać się i żeby dawać sobie pozwolenie na to, aby one się pojawiały w naszym życiu. Bardzo fajnie wyjaśniłaś, więc już mamy pierwszy krok za sobą. Przejdziemy do następnego. Często jest tak, że nie wiemy, że mamy jakieś potrzeby i nie wiemy, jakie mamy pragnienia i jak to teraz do tego dotrzeć. No tak, dlatego że od dzieciństwa nasze potrzeby są spychane na bok. Stara się nam wmówić, że my tych potrzeb nie mamy, albo też, że inni wiedzą, jakie mamy potrzeby. Czyli jeżeli jest dziecku zimno, to rodzice wiedzą lepiej, czy jemu jest ciepło, czy jemu jest zimno. I nawet jeżeli jemu jest zimno, ale oni uważają, że jest ciepło, choć pewnie to na ogół na odwrót wygląda, to ubierają je na przykład za lekko albo za ciepło. I tu nie ma żadnej dyskusji, rodzice wiedzą najlepiej, nie ma dyskusji, dziecko musi być ciepło ubrane, w nocy musi być przykryte kołderką i tak dalej. I w ten sposób takie działania powodują, że my zaczynamy wątpić w to, co my czujemy i czy to, co czujemy, jest rzeczywiste, czy to jest naprawdę nasze, czy to się nam wydaje. I idzie to troszeczkę nawet głębiej i dalej, ponieważ kiedy my pozwalamy, aby to inni decydowali o tym, jakie mamy potrzeby, my też szukamy, aby to zaspokajanie tych potrzeb płynęło do nas z zewnątrz, czyli aby to inni je zaspokajali. Nie zdajemy sobie sprawy, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie sami zaspokoić te potrzeby. I tak samo, jeżeli chodzi o pragnienia. No tak, bo w sumie jest tak, że wszyscy mamy potrzeby i pragnienia i im jesteśmy starsi, tym więcej czasami tych potrzeb jest, jeżeli chodzi o ten poziom fizyczny, powiedzmy tak, te podstawowe potrzeby. Potrzebujemy mieć auto być może, żeby dojeżdżać do pracy, bądź z innego powodu. Potrzebujemy mieć mieszkanie, potrzebujemy mieć pracę, żeby za to wszystko zapłacić i tak dalej, i tak dalej. I również pojawiają się pragnienia, które, tak jak wcześniej wspomniałaś, są już z głębszego poziomu, żeby się spełniać, żeby rozwijać się dalej, czy to duchowo, czy na poziomie takim osobistym, bo pragnień może być nieskończenie wiele, powiem tak. I jak to jest, jakie ty masz doświadczenia
na przykład z klientami swoimi, bo ty pracujesz jako coach, jako mentorka, jako właśnie pracujesz bardzo intuicyjnie. Czy osoby, które do ciebie przychodzą, mówiąc o pragnieniach i o potrzebach, potrafią powiedzieć, skąd w ogóle pochodzą ich potrzeby? Przede wszystkim bardzo wiele osób nie pozwala sobie dojść do tego poziomu pragnień. I myślę, że to nawet nie tylko te osoby, które do mnie przychodzą, ale ogólnie my jako ludzie, jako Polacy, szczególnie jako Polacy, jesteśmy wychowywani tak, że te pragnienia to jest coś takiego, co powinniśmy się wstydzić, bo jest to trochę więcej niż takie fizyczne potrzeby, więc nie wypada nam mieć pragnienia. I pragnienia gdzieś również zahaczają o marzenia, a więc pozostają w takiej sferze bardzo często nierealizowanej. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby, bardzo dużo ludzi nie chce tych potrzeb sobie uświadomić, że ma. Szczególnie my kobiety, te kobiety, które są matkami, one bardzo często stawiają potrzeby innych, potrzeby swojego dziecka, potrzeby partnera, męża, całej rodziny na pierwszym miejscu. No i na te potrzeby matki już nie ma czasu, nie ma siły, nie ma miejsca, nie ma przestrzeni. I zapominając o tym, zapominając, odsuwając to na bok, robimy sobie ogromną krzywdę, bo nie jesteśmy w stanie nikomu niczego dać więcej niż ponad to, co sobie dajemy. Więc jeżeli my siebie odsuwamy na bok, i to trochę też idzie tutaj w takim kierunku patrzenia, że ja nie mogę zadbać najpierw o siebie, muszę zadbać o innych, bo inaczej będę egoistką, co ze mnie ta matka, jeżeli ja zadbam najpierw o swoje potrzeby, a potem o potrzeby dziecka. Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Jeżeli ja nie umiem zadbać o swoje potrzeby, to jako matka będę zmęczona, będę wykończona, nie będę potrafiła o to dziecko zadbać tak, jak potrzebuje, nie będę potrafiła mu dać tego, czego ono potrzebuje, ponieważ ja w sobie będę miała brak. I to kiedyś fajnie zostało zobrazowane, jak lecimy samolotem i jest instrukcja obsługi dawania maseczek tlenowych, żeby najpierw, kiedy lecimy z dzieckiem, założyć ją sobie, a dopiero potem dziecku. I to jest fantastyczne porównanie do tego, jak działają potrzeby i jak potrzebujemy zająć się sobą, czyli najpierw sobą, potem dziecku, ale nie z poziomu takiego, że dziecko płacze, jest zasmarkane, kupa wylatuje przez pieluszkę, głodne i tak dalej. Nie mówię o takich drastycznych sytuacjach, tylko o tym, że kiedy matka jest zmęczona, a dziecko po niej skacze, to matka naprawdę potrzebuje odpoczynku i potrzebuje zająć się sobą, bo jeżeli się sobą nie zajmie, konsekwencje potem są dużo, dużo trudniejsze. Więc osoby, które, wracając do pytania, podsumowując, osoby, które do mnie przychodzą, bardzo często nie chcą swoich potrzeb zauważyć w ogóle i wstydzą się tych potrzeb i szukają, żeby to ktoś te potrzeby zauważył, żeby ktoś się domyślił, żeby to mąż, partner zobaczył, czego kobieta potrzebuje, i żeby jej to dał, ale tak naprawdę nikt z zewnątrz nie jest w stanie nam niczego dać, ani niczego zauważyć, jeżeli my sami czegoś nie możemy uświadomić sami sobie, same sobie. Dokładnie, bardzo fajnie, że poruszyłaś ten temat i z tymi maseczkami ten przykład dałaś. Ja znowu moim klientom, którzy do mnie przychodzą, żeby o siebie trochę bardziej zadbać i nie są jeszcze do końca pewni, czego potrzebują, też tłumaczę to w taki sposób, że ratownik, który ratuje tonącego, jeżeli sam siebie nie zadba o swoje bezpieczeństwo, to nie uratuje ani tego tonącego, ani siebie, więc tak samo takie porównanie, że naprawdę najpierw musimy zadbać o siebie w pierwszej kolejności. To nie jest absolutnie żaden egoizm, bo dużo osób by tutaj pewnie powiedziało, że to jest egoizm. Absolutnie nie. Najpierw trzeba zadbać o siebie, żeby móc wyjść do innych i pokazać im swoje wartości, co my mamy do zaoferowania, bo w momencie, kiedy jesteśmy zaniedbani, to automatycznie te nasze wartości, poczucie wartości, wszystko, co w sobie mamy, zostaje przykryte taką kubką, nie wiem, gruzu, czymkolwiek, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, i my zapominamy o swoich wartościach i wtedy nie możemy się nimi dzielić z innymi osobami, które są gdzieś tam wokół nas, w naszej przestrzeni, z naszymi znajomymi, bliskimi i tak dalej. A druga rzecz jest taka, na przykład to bardzo mocno widać u osób, które bardzo długo nie myślały o sobie, o swoich potrzebach i popadły w tak zwaną depresję. I w momencie, kiedy
przychodzą inne osoby, żeby im pomóc, one już tej pomocy po pierwsze nie umieją przyjmować, zapomniały, że w ogóle powinny taką pomoc przyjąć i też z jednej strony to jest takie coś, jeżeli my nie zadbamy o siebie, bo do tego też dążę, to w tym momencie troszeczkę możemy stać się obciążeniem dla innych, bo ten fokus nam się wydaje, że wszyscy inni są ważniejsi dla nas, zwracamy na ich potrzeby uwagi, ale automatycznie ta uwaga tych osób przekierowuje się na nas, bo my jesteśmy w stanie, w jakim jesteśmy i to widać, i to czuć, i to słychać po tym, jak się zachowujemy, jak rozmawiamy, że my potrzebujemy bardziej, a nam się ciągle wydaje, że wszyscy inni są ważniejsi i oni są w fokusie i te takie przesuwanie sobie, z każdej strony to wygląda, prawda, inaczej. Tak. Fajnie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ci inni z zewnątrz, czyli na przykład bliscy, zauważą, że ta osoba jest jakby niedopieszczona pod kątem tych potrzeb, że ma ten niedosyt i brak. Ale bardzo często ja zauważam, szczególnie właśnie u osób, które prowadzę, że tam nikt tego nie zauważa. I teraz to, co jest pułapką ogromną, to narastająca frustracja, złość i agresja, która nie wiadomo skąd powstaje. I ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić. Dochodzi wtedy do kłótni, do krzyków, do takich poważnych awantur między partnerami. Właśnie ze względu na to, że gdzieś w którymś momencie jedna z osób czegoś potrzebowała i to mogła być maleńka rzecz, bo to mogło być nawet rzecz typu wyjście na spacer 15-minutowy. Jeżeli jest tam małe dziecko, to dla kobiety, dla matki czasem 15 minut jest jak zbawienie, żeby wyjść samej ze sobą, pobyć trochę. Jeżeli ta potrzeba została odsunięta i to nie zostało nawet odsunięte przez kogoś, tylko przez nią samą, bo uznała, że coś jest ważniejsze, to spychając to gdzieś tam na bok, potem to wszystko nakręca, bo ona nie znika, ta potrzeba nie znika, ona cały czas w nas jest i urasta jak taka kulka, bym powiedziała, coraz większa, większa, aż w końcu z kulki śniegu robi się lawina i wszystko spada nie wiadomo skąd i potem dochodzi do sytuacji, gdzie taka jedna pierdoła powoduje, że kobieta wybucha, facet stoi i mówi: histeryczka, jazda zrobiła jakąś pierdołę. tak naprawdę zauważanie potrzeb naszych i tutaj za tym dalsza rzecz idzie, komunikowanie ich w sposób taki, nazwałabym, nieagresywny, jest podstawą do ogromnej zmiany, ogromnej, niesamowitej. Bardzo fajnie, że poruszyłaś ten temat z tej perspektywy, bo każdy z nas ma swoją perspektywę i ja się teraz spotykałam dosyć często z osobami właśnie z takim spojrzeniem na świat i przytoczyłam akurat ten konkretny przykład, a ty znowu spotkałaś się z drugiej strony z klientami, którzy są sfrustrowani, tak jak wcześniej wspomniałaś, czy odczuwają inne emocje z powodu tego, że nie zostają zauważeni, więc kochani, każdy z nas ma swoją perspektywę i uwierzcie mi, to jest tylko i wyłącznie nasza osobista perspektywa, chyba że mamy do czynienia z większą ilością ludzi, których prowadzimy, pomagamy, którzy przychodzą do nas na przykład, tak jak do Sylwii na coaching i tak dalej, to wtedy można trochę szerzej na to spojrzeć, ale jeżeli mówimy o potrzebach, to musimy zauważyć to, że każdy będzie miał swoją perspektywę, każdy będzie to widział inaczej, bo tak naprawdę, jakby nie patrzeć, to my jesteśmy centrum wszechświata i choćbyśmy bardzo, bardzo się bronili przed takim stwierdzeniem, to jednak my mamy swoje filtry, my mamy swoje wychowanie, przeżyliśmy ileś tam lat życia i mamy nałożone wzorce, które znamy i postrzegamy przez nasze po prostu filtry, więc patrząc na potrzeby, często jest tak, że wydając nam się, że ktoś ma potrzebę taką i taką, tak jak mówiłaś o tej mamie, która lepiej wie, czy dziecku jest ciepło, czy zimno, czy nawet myśląc o sobie, o swoich potrzebach, to jest tylko taki ułamek tego, co my widzimy. Dlatego ważne jest, żeby rozpoznać te potrzeby i też pragnienia i do tych pragnień za chwilę przejdziemy, bo tak naprawdę ja się za każdym razem pytam sama siebie, skąd pochodzi moja potrzeba,
z umysłu czy z serca, skąd pochodzi moje pragnienie, jest to z umysłu czy z serca. I to jest takie być może kluczowe, dla mnie przynajmniej kluczowe, że wtedy wiem, że okej, powinnam pójść tą drogą, ponieważ czuję tu wewnętrznie, że tego chcę i że to nie pochodzi w tym momencie z głowy, że sobie tego nie wymyśliłam, bo potrafimy sobie wymyślić mnóstwo rzeczy, że potrzebujemy tego, tego i tamtego, a tak naprawdę tego nie potrzebujemy. Później zamawiamy i leży stos zamówionych rzeczy i kartonów, a później się zastanawiamy, kurczę, potrzebowałem tego naprawdę, ale jak już tak głębiej w siebie zajrzymy i zobaczymy, skąd ta potrzeba, czy nawet pragnienie pochodzi, to już wtedy łatwiej jest się spełniać, prawdopodobnie. No przynajmniej u mnie tak jest. Jak ty to w ogóle widzisz? Tak, ja w pełni się z Tobą zgadzam, że kiedyś nawet wspominałam o tym, jak bardzo jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni, ponieważ jesteśmy istotami energetycznymi, istotami troistymi, wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. I teraz czasem, albo nawet bym powiedziała bardzo często, zdarza się, że przejmujemy potrzeby i pragnienia innych. I one nie zawsze są nasze. Jeszcze tutaj, tak jak zaznaczałaś, że one mogą pochodzić z serca i z umysłu, to jeszcze mogą pochodzić zupełnie z zewnątrz, od innych osób. I bardzo ważne jest to, żeby dojść do tego, czy to jest naprawdę moje i czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy też jest to coś, co ma mi dać wymierne jakieś korzyści. By nie zawsze zadaną potrzebą stoi sama potrzeba. Nie zawsze zarabianie dużej kwoty pieniędzy jest tym, czego my potrzebujemy. Te pieniądze, jeżeli ja chcę, ktoś mi powie, że chce zarabiać 10 tysięcy funtów, to ja zapytam się, po co chcę te 10 tysięcy funtów zarabiać? Co te pieniądze mają mu dać? Same pieniądze w sobie niczego nie dadzą. One coś konkretnego za nimi stoi. I jeżeli dotrzemy do punktu, co te pieniądze mają dać człowiekowi, do konkretnego punktu, to okaże się, że tą rzecz być może można osiągnąć w inny sposób i szybciej. Więc to jest niezmiernie ważne, żeby dotrzeć, skąd ta nasza potrzeba wypływa i czy jest nasza, tak jak powiedziałaś. W pełni się z tym zgadzam, Agnieszka. Super, pięknie się uzupełniamy. A powiedz mi tak, masz może jakieś swoje ulubione techniki, które możesz nam zdradzić, jakieś metody, które polecasz swoim klientom, żeby właśnie zajrzeć gdzieś tam w głąb i dowiedzieć się, czy to jest potrzeba, czy to jest pragnienie i skąd to pochodzi? Ja bardzo dużo pracuję z dziennikiem i wszystkich klientów, których prowadzę, zachęcam do tej pracy z dziennikiem. Więc dla mnie pierwszym podstawowym takim pytaniem, kiedy pojawia się pragnienie bądź potrzeba, tylko mówimy tutaj o potrzebach chyba takich trochę wyżej niż jedzenie, niż Tak. potrzeba jedzenia, bo to wiadomo, że nasze ciało wtedy to odczuwa. Ale jeżeli mówimy o takich potrzebach troszeczkę bardziej górnolotnych, to zadaję sobie pytanie, czy to jest moje i do czego ja tego potrzebuję? Do czego jest mi to potrzebne? Co za tym stoi? I wtedy przychodzi odpowiedź, bo kiedy my ze sobą pracujemy wewnętrznie, to te odpowiedzi przychodzą bardzo szybko. One nie muszą przychodzić w formie pisemnej, one mogą się pojawiać jako informacja u nas w głowie, my możemy to po prostu poczuć. Więc dla każdego jest tutaj dowolność, tak jak komuś pasuje, jedni mogą to usłyszeć, jedni mogą to poczuć, inni mogą to napisać. Technika jest dowolna, natomiast najprostszą rzeczą, ja lubię najprostsze rzeczy i najprostszą rzeczą jest dla mnie zadanie pytania. I zaufanie temu, co w tej odpowiedzi przychodzi, bo my też nie zawsze ufamy temu, co się pojawia. Dokładnie. Ja ci powiem, że bardzo też lubię pisać, uwielbiam pisać i miałam jakiś taki okres w swoim życiu też, jakiś czas temu, to było z rok temu, kiedy bardzo dużo pytań się pojawiało o moje potrzeby, bardzo dużo pytań o moje pragnienia i zaczęłam pisać i powiem ci, że intuicja nas prowadzi, bo za każdym razem, kiedy zadawałam pisemnie pytanie na kartce, i w międzyczasie gdzieś tam, akurat byłam wtedy na wykładach, pamiętam, na moim jakimś kursie doszkalającym tutaj w Niemczech i jednym uchem słuchałam, co mówiła osoba prowadząca, zapisywałam i za chwilę pojawiała się odpowiedź, nasza intuicja, kiedy damy przestrzeń temu, wyjdziemy z tego, z tej przestrzeni głowy, tylko zaczniemy się wsłuchiwać w siebie i zadamy sobie to pytanie, zajmiemy się tak naprawdę czymś innym właśnie, żeby w tej głowie nie siedzieć, to odpowiedzi przychodzą i później sobie te odpowiedzi zapisywałam, pojawiały się kolejne pytania z tego i znowu rozwiązania i to jest tak piękna metoda, że Tak.
Niektórzy mówią pisma automatyczne, ale to nie były chyba przekazy żadne od różnych istot, ale to tak wyglądało u mnie. Ja po prostu siedziałam przez godzinę i pisałam, i pisałam, i pisałam. Jeszcze byłam wtedy przed jakąś chyba sesją, nie pamiętam, czy to były ustawienia, czy coś w tym stylu. I chciałam wiedzieć po prostu, jakie mam pytania zadać, miałam się przygotować i tak dalej. I sobie sama te pytania napisałam. I dostałam wszystkie odpowiedzi. Później w tej sesji, ach, ja wiem, co to było, to była regresja. W tej regresji, ale to było ciekawe, bo w regresję wchodził ktoś za mnie, bo ja nie byłam w stanie wtedy wejść w tą regresję, czyli w ten stan alfa czy teta tego umysłu. Ja zadałam pytania i ta osoba tak naprawdę odpowiedziała wszystko to, co ja wcześniej sobie zapisałam. Więc chyba jednak ta intuicja w nas, jak kiedy pozwolimy jej dotrzeć dotrzeć do tego, żeby się wyraziła, damy jej głos, to ona naprawdę pięknie nas potrafi poprowadzić, więc tak. Dodam, że ta metoda jest naprawdę dobra. Tak, jeśli tylko sobie pozwolimy na to, jeżeli tylko sobie zaufamy, bo tutaj zaufanie jest tym taką barierą dla nas. My nie do końca chcemy ufać temu, co do nas przychodzi i bardzo często gdzieś umysł nam zaczyna to wtedy oceniać, czy to naprawdę jest rzeczywiste i czy jest to naprawdę sensowne. Mm-hmm. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo te oceny, które my teoretycznie myślimy, że są z nas, to one tak naprawdę są narzuconymi wzorcami. Kilkaset razy, może więcej, słyszeliśmy pewne stwierdzenie i później przyjmujemy je jako swoje. I w tym momencie jesteśmy przekonani, że potrzeba czy pragnienie, które my mamy, jest niewłaściwe z powodu takiego i takiego. Kochani, to w jakim środowisku się wychowaliśmy, jakie przekonania wokół siebie słyszeliśmy, kształtuje to, jak podchodzimy do tego właśnie postrzegania naszych potrzeb i pragnień. Dlatego tak ważne jest czasami się zresetować, całkowicie się nie da, ale jednak dać się poprowadzić osobie, która zauważa z zewnątrz, jest bardziej obiektywna i być może dostrzeże więcej niż my, nasze wzorce zachowań, przekonań, żebyście mogli dotrzeć do tych potrzeb, bo ten temat, który my dzisiaj poruszyłyśmy z Sylwią, on jest po prostu tematem rzeką i można by było pracować przez wiele, wiele godzin, w zależności jakie dana osoba ma przekonania i właśnie wzorce, bo czasami jest to kwestia jednej, może dwóch sesji, a czasami jest to praca przez wiele miesięcy albo i dłużej, prawda? Tak, dokładnie. Wszystko jest uzależnione od tego, jak bardzo jesteśmy my zmotywowani i jak bardzo jesteśmy otwarci na te zmiany, bo zauważyłam, że im bardziej osoby są zmotywowane i takie sfokusowane na zmianę i naprawdę chcą pracować, pracują intensywnie, to ta zmiana następuje bardzo, bardzo szybko. Więc tak. Mm-hmm. A powiedz mi, no właśnie, jak to jest z tą motywacją? Jak znaleźć w sobie motywację do zmiany? Zauważyłam, że najczęściej ludzie decydują się na zmianę wtedy, kiedy ich życie mocno tąpnie. Mm-hmm. I kiedy nie jest to pierwszy raz, albo to tąpnięcie jest naprawdę intensywne, dochodzimy do takiego punktu, kiedy stwierdzamy, że już tego nie chcemy. Nie chcemy już tego, co się wydarzyło. Nie chcemy takiego życia, nie chcemy takiego stylu życia, nie chcemy takich sytuacji w naszym życiu. I to powolutku zaczyna nas ukierunkowywać na poszukiwania i najczęściej zaczyna się od tego, że człowiek poszukuje odpowiedzi na pytania dlaczego się pewne rzeczy dzieją, skąd się pewne rzeczy wzięły w życiu, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I to jest początek, i to jest początek do zmiany, początek do tego, żeby odnaleźć drogę, a potem to już w zależności indywidualnie od danej osoby, jak to wszystko będzie wyglądało. No właśnie, bo często mówimy, czego nie chcemy w życiu takim naszym codziennym i jeżeli sytuacja nas nie zmusi, tak naprawdę nie zmusi, tak jak wspomniałaś, do zmiany, to w tym momencie ciągle mówimy sobie, tego nie chcę, tamtego nie chcę i tak dalej, i tak dalej. Ale czego my tak naprawdę chcemy? Mało osób zadaje sobie albo mówi otwarcie, czego ja chcę, czego ja pragnę. Więc uważam, że to jest zasadnicze zdanie, które powinniśmy sobie przyswoić, a nie tylko mówić, tego nie chcę, tego, to mi się nie podoba. Ja wiem, że to jest nasza polska trochę mentalność, przynajmniej takie mam wrażenie, jakiś czas już jestem w Niemczech, ale zauważam to. My bardzo lubimy mówić o tym, czego nie chcemy, ale jeżeli będziemy mówić o tym, czego nie chcemy,
to jak dowiedzieć się, czego chcemy, czego pragniemy, prawda? Tak, dokładnie. Wiesz, to jest tak, że my działamy z pozycji umysłu, działamy w odniesieniu do naszej przeszłości, bo to, czego my nie chcemy, dotyczy naszej przeszłości. Bo my nie możemy powiedzieć, czego nie chcemy, wybiegając w przyszłość, bo my tej przyszłości nie znamy. Więc kiedy mówimy, czego nie chcemy, linkujemy się bezpośrednio do tego, co się wydarzyło. Wiemy, że nie chcemy takiego związku, wiemy, że nie chcemy takiego partnera, który zachowuje się tak, a nie inaczej. Wiemy, że nie chcemy małej kwoty pieniędzy na koncie, wiemy, że nie chcemy gdzieś mieszkać, wiemy, że czegoś nie chcemy robić, bo to już poznaliśmy, więc wiemy, co nam nie pasuje. I my nie jesteśmy skłonni do wybiegania do przodu, czego chcemy, bo najczęściej ludzie wstydzą się zajrzeć, czego pragną i czego chcą. To zaczyna być wstydliwe. Wstydliwe jest to, żeby powiedzieć, chcę zarabiać milion. I zdarzyły mi się bardzo wiele sytuacji, kiedy ja rozmawiałam ze znajomymi, nawet z ludźmi, których zupełnie świeżo poznałam, i zadawali mi pytanie, co ja chcę. I kiedy ja mówiłam, był taki okres, kiedy mówiłam wprost, ja chcę być bogata, ja będę bogata. I widziałam ich ogromne zawstydzenie moją bezpośredniością odpowiedzi, tym, że ja tak otwarcie o tym mówię i gdzieś takie zmieszanie, jak ja w ogóle mogę o czymś takim mówić. Tutaj z tym się bardzo dużo wiąże przekonań, które w sobie nosimy, przekonań, że my też, przekonań i takiego poczucia, że my nie zasługujemy na pewne rzeczy, my nie zasługujemy na dobre rzeczy, my nie powinniśmy w ogóle nawet mówić i wspominać o tych dobrych rzeczach, więc nie powinniśmy tak naprawdę ich chcieć. I bardzo prostą rzeczą jest, my nie musimy mówić, czego chcemy. My możemy mówić, jakie emocje pragniemy czuć. A wtedy możemy zadać sobie pytanie, co potrzebujemy zrobić, żeby te emocje się pojawiły w naszym życiu. I to również da nam to, czego chcemy. Więc możemy trochę od kuchni zajść do tego, do tego tematu. Nie od razu mówić, że chcę mieć dom z basenem, bo prawdopodobnie dla większości osób będzie to mocno górnolotne takie spojrzenie. I teraz właśnie mi się przypomniało, Agnieszko, bardzo często zdarzały się sytuacje, kiedy ja jeszcze pracowałam jako menadżer albo jako dyrektor i przyjmowałam ludzi do pracy, zdarzały mi się sytuacje, kiedy ludzie określali, bo wiadomo, podczas rozmowy mamy taką rozmowę, ile pan chciałby zarabiać. I ludzie zawsze próbowali się wpasować w te widełki, które wydaje im się, że będą odpowiednie do tego stanowiska. A kiedy zadawałam im, ale tak naprawdę, że to naprawdę wystarczy dla pani, pana, tylko taka kwota? Tak, ta kwota mi jak najbardziej wystarczy. Nawet nie decydowali się, żeby gdzieś tam zażyczyć sobie dużo, dużo więcej. Po prostu zatrzymywali się na jakimś poziomie bez chęci nawet dania sobie perspektywy i pozwolenia na to, że oni mogą chcieć dużo więcej. Po prostu mogą. Przecież wszechświat jest no limits. No pięknie. Ja ci powiem, że teraz tyle pytań mi się pojawiło do tego, co powiedziałaś. Postaram się złożyć myśli razem, ale zanim do tego pytania przejdę, to ci powiem, że ja miałam też w swoim życiu, jeszcze jak w Polsce mieszkałam 7 lat temu i wcześniej oczywiście, bo to był taki okres czasu, gdzie mieszkałam w Polsce, no... Jak wyszłam z domu, że tak powiem, to tam chyba z 9 lat mieszkałam mniej więcej w Polsce, że ja miałam rozmowy kwalifikacyjne i powiem ci, że jak już tak dotarłam do siebie, w głąb siebie i poszłam na taką rozmowę kwalifikacyjną, to potrafiłam powiedzieć, oczywiście na początku, tak jak ty mówisz, były sytuacje, bo to nie jest tak, że nie było. Ja pewną drogę musiałam przejść, żeby dojść do tego momentu, gdzie ja powiedziałam, że ja chcę zarabiać tyle i tyle, bo po prostu inaczej nie będę szła do tej pracy i powiem ci, że dostawałam pieniądze, które powiedziałam, że chcę mieć. Zdarzyło mi się to. Oczywiście zdarzało się, że nie dostawałam, no bo było faktycznie dużo, dużo więcej niż na tym stanowisku firma była w stanie zapłacić, ale ja tego wcale nie żałowałam. Później pojawiały się zupełnie inne oferty i ja też miałam swoją firmę, więc automatycznie gdzieś tam te moje zarobki były dużo większe niż osoby, która na tym stanowisku, gdzie ja bym na tym stanowisku została, które bym miała, więc powiem ci, że pięknie jest dotrzeć do takiego punktu w swoim życiu, że człowiek wie, czego chce, ile chce zarabiać, co chce mieć, co za tym idzie, bo tak jak wspomniałaś, emocje, które my mamy, uczucia, które my mamy, mając jakąś określoną rzecz, czy mając wokół siebie określonych ludzi, to jest tak naprawdę klucz do tego,
dlaczego my tego pragniemy, dlaczego my tego chcemy, bo tak, jeżeli tak. tam głębiej nie wejdziemy właśnie w te uczucia, w te emocje, to zostajemy na tym poziomie chcenia i marzenia i więcej się nic nie zadziewa, nie ma zmiany, a my tutaj już troszeczkę będziemy kwantowo, bo tak naprawdę kluczem do realizacji i do tego, żeby się coś zadziało, są właśnie te nasze uczucia, te nasze emocje, prawda? Tak, dokładnie. Już widzę, że zahaczamy tutaj o kwantowość fizyki. Ja się zaczynam od jakiegoś czasu rozkoszować, można powiedzieć, tą dziedziną życia, bo jest ona niezmierzona i daje ona takie możliwości, że człowiekowi trudno jest sobie nawet wyobrazić, ale rzeczywiście też do tego potrzebowałam ja czasu i poprzerabiać pewne rzeczy, żeby się na to otworzyć, bo fizyka kwantowa, pamiętam, że 4 czy 5 lat temu, kiedy pierwszy raz usłyszałam, trudno mi było w ogóle to przyjąć do swojego świata. Ale rzeczywiście, emocje tak naprawdę, ponieważ my jesteśmy istotami troistymi, składamy się z ciała fizycznego, z umysłu i z duszy, naszym celem pobytu tutaj na Ziemi jest konkretna rzecz i konkretną rzeczą jest to, że my chcemy doświadczać, nasza dusza tutaj jest w ciele fizycznym, prowadzona przez umysł, aby doświadczać różnych rzeczy, ale ogólnie można to generalizować jako doświadczanie emocji, czyli my chcemy doświadczyć poczucia bezpieczeństwa, my chcemy doświadczyć relaksu, my chcemy doświadczyć radości, miłości, wdzięczności i to jest ogromna gama emocji, które chcemy doświadczać i zabawne jest to, że kiedy ja pracuję z dziennikiem, czy kiedy osoby, które prowadzę, pracują z dziennikiem, kiedy zadamy sobie pytanie rano, czego ja dzisiaj chcę doświadczyć, jakich emocji chcę dzisiaj doświadczyć, to się pojawi i to się pojawiają proste rzeczy, pojawi się spokój, relaks, radość. I wspaniale. I kolejne pytanie, jeżeli sobie zadamy, co ja potrzebuję zrobić, żeby tego doświadczyć, to tutaj wyskakują niesamowite rzeczy, bo czasem jest to tak zaskakująca odpowiedź, że po prostu siedzimy zdziwieni, ale ta odpowiedź, jeżeli my sobie zadamy to pytanie i ta odpowiedź przyjdzie i my wejdziemy w działanie, to my zaczynamy wtedy kreować z innego poziomu. My nie kreujemy wtedy z poziomu braku, ponieważ kiedy my pytamy o nasze potrzeby i to, czego nie chcemy, odsyłamy się do przeszłości i zaczynamy wtedy mówić o tym, czego nam brakuje, no bo nie chcemy złego związku, chcemy mieć dobry związek, nie chcemy złego, bo ten zły był taki, 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 gdzieś byliśmy niepełni, czegoś nam brakowało, więc my, żeby ten brak zapełnić, potrzebujemy nowego związku i zaczynamy kreację z braku, a kiedy wychodzimy do przyszłości i rozmawiamy o emocjach, które chcemy czuć danego dnia, czy w ogóle emocjach, które chcemy czuć, my zaglądamy wtedy w siebie. Co więcej, zadając sobie pytanie, co ja potrzebuję zrobić, żeby te emocje czuć, zadaję sobie pytanie ja, co ja, nie co mój Zdzisio, Rysiek, czy Kasia, jeżeli to jest mężczyzna, Basia, nie co ona potrzebuje zrobić, żebym ja poczuła spokój, tylko co ja potrzebuję zrobić. I wtedy pięknie to nam po prostu wychodzi. Jesteśmy w stanie sami sobie dać to, czego potrzebujemy. A jeżeli jesteśmy sami w sobie w stanie dać to, czego potrzebujemy, to druga osoba, która się pojawia w naszym życiu, czy cokolwiek materialnego też, co się pojawia w naszym życiu, nie jest uzupełnieniem nas, tylko jest jakby dodatkiem do naszego życia. Nie chcę mówić, że osoby są dodatkami, ale relacja wtedy się zmienia, bo jesteśmy wtedy z drugą osobą nie dlatego, żeby łatwiej było spłacić kredyt, tańszy czynsz, podział rachunków na dwa, więcej na jedzenie czy na wycieczki, tylko jesteśmy z tą osobą, bo chcemy po prostu z nią być, dla samego bycia, a nie z pozycji braku. Pięknie, że o tym wszystkim powiedziałaś, bo ja też często mówię o tym właśnie, o tych pragnieniach, o wychodzenia, czy jesteśmy właśnie rozpoznawania, czy jesteśmy na pozycji, kiedy czegoś nam brakuje. Pięknie to wyjaśniłaś, więc ja tego nie będę powtarzała. To jest tak istotne, bo tak dużo słyszy się o prawie przyciągania i ludzie ciągle mówią, czego chcą i nie potrafią tego zastosować, bo jeszcze gdzieś tam ktoś im pewnie nie wyjaśnił, na czym to wszystko polega. Tak naprawdę prawo przyciągania to jest nic innego jak prawo, ja mówię tutaj bardziej o prawie przyjmowania, przyjęcia, otwarcia się na coś, bo w momencie, kiedy się otworzymy, to już się zadziewa w naszym życiu, bo my wychodzimy, tak jak powiedziałaś, z innego poziomu, tam już nie ma tego braku, tylko tak. Dopełnienie być może nawet źle mówię, nie chcę powiedzieć dopełnienie, ale
No Nazwałabym tak, to w sumie. obfitością. Po prostu Tak. otwieramy się na tę obfitość, która do nas przychodzi, ale Dokładnie. też z drugiej strony dajemy sobie, bo to jest jakby klucz do całości, dlatego że ludzie często postrzegają prawo przyciągania jako prawo, gdzie my coś musimy do siebie przyciągnąć. To się No tak ładnie właśnie. nazywa prawo przyciągania, ale w rzeczywistości my nic nie musimy przyciągać. Wszystko jest w naszej przestrzeni. Jedyne, czego potrzebujemy, to po to sięgnąć. I Tak. zdecydować, że tego pragniemy, i że tego chcemy, i że się na to otwieramy. I tutaj pojawia się jeszcze ostatni element, którym jest poddanie się i zaufanie, że jeżeli to się nie pojawi, to też jest ok. Że nie jest to coś, co właśnie to jest te kreowanie z pozycji braku. Bo kiedy my kreujemy z pozycji braku i ten facet fajny albo ta fajna kobieta nie pojawi się w naszym życiu, to my zaczynamy się wtedy denerwować, wszystko jest do niczego, ja będę samotny, samotna, świat jest szary i w ogóle wszyscy się wszędzie kochają, a ja tutaj siedzę w domu z pilotem w ręku. Więc jeśli my nie w tą stronę pójdziemy, tylko w tą drugą, gdzie zaufamy, gdzie otworzymy się na obfitość, to nawet jeżeli ta osoba się nie pojawi w naszym życiu, to też jest w porządku. My wciąż jesteśmy pełni i my wciąż się czujemy dobrze ze sobą. Jeśli się pojawi, wspaniale. Jeśli nie, okej, widocznie tak na ten moment ma być i otwieram się szerzej na to, co przychodzi. No właśnie, to jest takie szersze spojrzenie na to wszystko, na nasze życie, o czym mówisz teraz, bo dużo osób się zamyka i bardzo są ukierunkowani tylko i wyłącznie chcę tego, pragnę tego, jak tego nie będzie, to już nie jest tak, jak powinno być. Ale tak jak mówi Zeland w swoich książkach, Transurfing rzeczywistości, jeżeli zawyżamy ważność pewnych rzeczy, to one automatycznie uciekają, bo wiadomo, jak to jest z gonieniem króliczka, tak? Jeżeli za Tak. czymś gonimy, to automatycznie inne rzeczy przestają być ważne, zamykamy się, naszą przestrzeń na to, żeby dostało się do tej przestrzeni coś innego, być może lepszego dla nas. I pragnienia, które mamy, one mogą być piękne, one mogą być cudowne, one mogą być górnolotne i tak dalej, ale w momencie, ja zawsze mówię tak moim klientom, że na wszystko jest czas i miejsce. Jeżeli właśnie ta przestrzeń się stworzy, to w danym momencie to, co dla nas jest najlepsze, dostaniemy to, bo Tak. pracując, ja pracuję już nie wiem, czy wcześniej akurat ty, ale osoby, które oglądają mnie i live'y, ja mówiłam, że ja pracuję i fizycznie, czyli manualnie, wykonuję zabiegi na kręgosłup i tak dalej, czy masaże, czy relaksacyjne, czy nie wiem, masaże dźwiękiem, ale również pracuję energetycznie. To do mnie przyszło jakiś czas temu i właśnie ta przestrzeń tworzenia. Otwarcie się na to jest nic innego. Jak osoba przychodzi do mnie na taki zabieg energetyczny z konkretnym problemem, w cudzysłowie, bo no mówię, jeszcze nie znalazłam słowa, które by określało to, co bym chciała powiedzieć, jeżeli chodzi, bo nie lubię tego słowa problem, ale jeżeli dana osoba przychodzi do mnie i mówi, mam to i chciałbym się tego pozbyć, bo mnie to uwiera, jeżeli ta osoba się otworzy, ja jej zawsze mówię, dobrze. Zobaczymy, co się da zrobić, natomiast proponuję bez oczekiwań otworzyć się, stworzyć przestrzeń, żeby przyszło to, co najlepsze dla nas. I uwierzcie mi, kochani, dzieją się naprawdę cuda i to, co teraz się dzieje i w moim życiu, i w życiu moich klientów, którzy do mnie przychodzą, bo mogę być tego świadkiem, to są naprawdę cuda. Jak się człowiek otworzy i powie, okej, niech przyjdzie do mnie to, co w tym momencie jest dla mnie dobre, i przychodzi, naprawdę przychodzi, dlatego nie fiksujmy się, nie mówmy sobie, mam pragnienie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i jak odhaczę to i tamto się zdarzy, będzie fajnie, jak nie, to robię tabelkę, co się stało złego albo negatywnego i już jestem zadowolony, niezadowolony, bo to jest też to, że ludzie bardzo mocno uzależniają swoje samopoczucie od tego, czy coś z zewnątrz, czy osoba, czy rzecz się pojawi w ich życiu, czy nie. A tak naprawdę to od nas i naszego nastawienia zależy to, jak my będziemy przez to życie szli. I tak jak ty powiedziałaś pięknie, jeżeli się pojawi, okej, a jak się nie pojawi, to też jest okej. I to jest te nasze nastawienie, i to jest piękne. Tak, nasze nastawienie ma tutaj ogromne znaczenie i to, żebyśmy sobie dali prawo do tego, że my podejmujemy decyzję, jak będziemy się czuć. Bardzo często jest tak, że my przekładamy emocje, nasze emocje na innych, że inni są sprawcami tego, jak my się czujemy, gdzie w rzeczywistości zabieramy sobie prawo do tego, aby decydować o tym, że
My możemy zdecydować, jak się będziemy czuć. My naprawdę możemy zdecydować, my tu i teraz możemy zdecydować, co my będziemy czuć i co my chcemy czuć. Wcale nie musimy, i to nawet jest nierealne, żebyśmy sobie przyjęli, że to ktoś wpływa na nas. Nikt na nas nie wpływa. My tylko pozwalamy na to, aby przyjąć emocje, które się pojawiają, i są to emocje negatywne. Co jednocześnie zabiera nam, sami sobie zabieramy gdzieś decyzyjność o tym, jak chcemy, aby ten dzień wyglądał. Dokładnie, tak jak powiedziałaś, ja moim klientom mówię wprost: kochany, kochana, odpowiedzialność leży w twoich rękach. Jeżeli tak. ty mówisz, że osoba ta i ta spowodowała, że jesteś zły albo czujesz się tak i tak, to w tym momencie oddajesz odpowiedzialność za swoje życie, za swoje samopoczucie, za wszystko, co ty tak naprawdę w sobie masz i kim jesteś, w ręce tej drugiej osoby, a to tak naprawdę, tak jak mówiłaś, ty jesteś decyzyjny. Ty musisz tak. sobie zdawać sprawę, powinieneś sobie zdawać sprawę, że to ty możesz pokierować tak swoim dniem, czy swoim tygodniem, czy nawet całym życiem, oczywiście krok po kroku, żeby było tak, jak ty tego pragniesz. I to jest piękne. No niestety niektórzy oddają odpowiedzialność w ręce innych, czy terapeutów, czy coachów, przychodzą z zamówieniem, jest lista, mam do zrobienia to i to i teraz proszę to za mnie zrobić, no bo to tak czasami wygląda, a ja wtedy mówię, nie, nie, kochany kliencie, nie tędy droga, ja cię będę wspierać, ja mogę dawać tobie impulsy, ale to ty masz pracę do zrobienia. Jeżeli się zgadzasz na taki typ współpracy, obojętnie co byśmy nie robili, czy pracujemy manualnie, czy energetycznie na takich poziomach energetycznych, duchowych, to ty tak naprawdę decydujesz, nie oddawaj mi swojej odpowiedzialności, bo ja ciebie za rękę całe życie prowadzić nie będę, bo to nie jest moje zadanie. Mama też towarzyszy swojemu dziecku do pewnego momentu w życiu, a później puszcza je w świat, żeby mogło żyć swoim życiem. No czasami jest inaczej, ale ja tutaj no nie będę wchodziła w te tematy, bo byśmy rozmawiały pewnie 2 godziny. Tak. Albo i dłużej, ale właśnie ja mówię do moich klientów, jeżeli zgadzasz się na taki typ współpracy, gdzie ja tobie dam impulsy do zmiany, której ty pragniesz, to w tym momencie możemy razem współpracować, ale nie oddawaj mi odpowiedzialności, nie zrzucaj na mnie ciężar tego, z czym na ten moment nie potrafisz jeszcze sobie poradzić, ja cię wesprę, żebyś sobie mógł z tym poradzić, ja będę próbowała pokazać ci ewentualnie, w którą stronę możesz iść, ale ty podejmiesz decyzję, czy ty w tym kierunku pójdziesz, czy pójdziesz w innym kierunku, czy będziemy współpracować na takiej i na takiej zasadzie, ale bądź, kochany kliencie, decyzyjny i weź odpowiedzialność we własne ręce, a zobaczysz, jakie to jest piękne uczucie, bo ja też miałam oczywiście momenty w swoim życiu, bo to nie jest tak, że dzisiaj mówię o tym, tak jak jest, bo tak u mnie jest, a kiedyś było tak samo. Ja też przechodziłam różne drogi. Była rzeka, w której były kamienie, no i czasami płynęłam nie tam, gdzie trzeba i gdzieś tam te kamienie mi dokuczały, ale tu, gdzie dzisiaj jestem, z tego punktu, tu i teraz, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bierzmy odpowiedzialność za swoje życie, za to, co robimy, za to, co czujemy, nie zrzucajmy winy na innych, oddając właśnie odpowiedzialność. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o emocje, bo gdzieś to jest najłatwiejsze takie przerzucanie, że to przez tą i tą osobę czuję się tak, jak się czuję. To jest oczywiście praca, którą potrzebujemy wykonać, do której musimy gdzieś tam głębiej w siebie zajrzeć, bo jeżeli my coś czujemy, jakąś złość, smutek, gniew czy żal, jeżeli czujemy, jeżeli to jest spowodowane zachowaniem drugiej osoby albo słowami drugiej osoby, to jest to niczym innym jak informacja dla nas, żeby zajrzeć w głąb siebie i zobaczyć, co się z nami dzieje. I oczywiście to nie zawsze wychodzi od razu, nie zawsze w jakiejś sytuacji takiej podbramkowej my jesteśmy w stanie się zatrzymać i powiedzieć, o, okej, dobra, to jest dla mnie informacja, to ja sobie usiądę i sobie zobaczę, co tam w środku we mnie siedzi. Wiadomo, że zdarzają się sytuacje, kiedy my wchodzimy w interakcję, ale bardzo ważne jest to, co my potem z tym zrobimy. Czy my ochłoniemy, usiądziemy i zajrzymy sobie, zadamy sobie pytanie, co się zadziało tak naprawdę, co mi ta sytuacja pokazuje, co tam we mnie gdzieś głęboko jest i potrzebuje ujrzenia, czy my po prostu zadzwonimy do koleżanki, kolegi i powiemy, tamta to jest taka, taka i tam pojedziemy, ile się da. Jeżeli ty, Agnieszko, pracujesz energetycznie, to wiesz, co to znaczy, jeżeli tak pojedziemy po takiej osobie. Tak. Więc tutaj się po prostu rozpościerają ogromne obszary tego, co my tak naprawdę robimy. I to jest łatwe powiedzieć, to jest jego, jej wina. To jest łatwe, bo spychamy z siebie odpowiedzialność. Tylko, że to niczego nie zmienia w naszym życiu.
to nie wprowadza żadnej zmiany w nasze życie. Jedynie co robi, to to, że za chwilę dana sytuacja wróci do nas i będzie wracała, dopóki my czegoś z tym nie zrobimy, dopóki my w jakiś sposób nie zajrzymy w siebie albo dopóki nie zdecydujemy, że chcemy, żeby było w naszym życiu inaczej. Bo to są dwie drogi. Jedna, możemy zaglądać w głąb siebie i uzdrawiać siebie, a druga droga, możemy bardzo intensywnie pracować nad zmianą umysłu i zmianą tych fal umysłu, które mamy, który jest podpięty pod przeszłość i przenosić go na tu i teraz i na nowe. Dokładnie. I to, co mi się teraz nasuwa po tym, co ty powiedziałaś wcześniej, ja powiedziałam, to tak naprawdę kluczem do zmiany jest, jakby nie patrzeć, wzięcie odpowiedzialności i tego się nie da uniknąć za swoje życie. Tak. Za to, co czujemy, za to, co robimy. Wspomniałaś o tym, że mama wypuszcza dziecko w świat po wcześniejszym jakimś okresie wychowania i to by było wspaniałe, gdyby mama czy rodzice rzeczywiście to dziecko wypuszczali takie, powiedziałabym, pełne. Ale ponieważ bardzo wiele osób pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin takich, gdzie no, to rodzicielstwo, te matczyne wychowywanie i te ojcowskie wychowanie bywało różne, więc my nie jesteśmy brani, nie jesteśmy nauczeni brania odpowiedzialności za nasze życie. W ogóle często jest tak, że ludzie w wieku 18 lat, 17 lat wciąż chodzą z mamą do lekarza. Mhm. Często jest tak, że w wieku 30 lat mama, tata coś załatwia za mężczyznę. Więc tutaj pojawia się ta pępowina, która tak naprawdę w ogóle nie została przecięta i to dziecko, a jeżeli została przecięta, to dziecko staje się taką trochę sierotą i nie potrafi sobie w tym życiu poradzić, popełniając różne błędy, tak przeskakuje z jednego wiaderka do drugiego, poszukując, kto go uratuje. Więc jak najbardziej odpowiedzialność to jest taki krok, który bardzo dużo zmienia. To co wspomniałaś, my kiedy jesteśmy gotowi przyjąć do siebie, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie i za to, co się w nim dzieje tu i teraz, kiedy przyjmiemy to do siebie, to tak jakbyśmy wyrzucili z samochodu naszego nieodpowiedniego kierowcę, wzięli kierownicę, ustawili GPS, w GPS-ie odpowiedni punkt i poinstruowali wszystkich, koniec, teraz ja kieruję tym pojazdem i jadę po drodze, którą ja wybieram, a nie słucham wszystkich wokół, jeszcze oddaję kierownicę, kierujcie tutaj moim życiem. Jak najbardziej zgadzam się w pełni z tą odpowiedzialnością. No, ja już wiem, dlaczego tak bardzo lubię sama kierować autem, pojazdem, a nie lubię siedzieć jako kierowca obok, no ale taki mam charakter, jestem baranem, jestem ogniem i w ogóle, więc absolutnie się tutaj też wszystko pokrywa. Super, bardzo fajnie, że o tym wszystkim powiedziałaś, że to tak ładnie wyjaśniłaś. Tak, dygresja jeszcze a propos właściwie do tego, co powiedziałaś. O szkołach, o tym, jak jesteśmy wychowywani, jakie mamy wzorce, jeżeli chcemy poznać swoje potrzeby i pragnienia, no to bardzo często musimy sięgnąć jednak do tego dzieciństwa. I fajnie by było, gdyby w Polsce i w ogóle na całym świecie, w Europie, było coś takiego jak szkoły TEKO, które są w Rosji, gdzie 6-letnie, 7-letnie dzieci wspaniałe. Są wysyłane tak. przez swoich rodziców na rok, czasami na dwa, czasami na trzy, po to, żeby uczyły się doświadczając. One wtedy szczytują wszystko z pola, uczą się w ciągu pierwszych... Jestem po prostu totalnie zaskoczona, zupełnie zaskoczona, że poruszyłaś to, bo to jest dla mnie taki bliski temat, gdzie zupełnie Słuchaj, nie kochana, jest dotkniemy. Pole energo, tak, informacyjne i po prostu się szczytujemy. I powiem ci, że fajnie by było, gdyby te mamy puściły, potrafiły puścić, ze względu na to, że to dziecko wie najlepiej, co jest dla niego dobre. To się teraz może wydawać absurdem, co ja mówię, ale my wewnętrznie mamy od samego początku w sobie wszystko, od samego początku, tylko później nakładają się na to różne wzorce i zapominamy, z czym my przyszliśmy, po co tutaj przyszliśmy i co w sobie mamy. I teraz taka szkoła TEKO, do której właśnie wrócę, to jest coś genialnego. Gdybym ja sama miała dzieci, ja nie wiem, jak to będzie, może będę miała dzieci, może nie będę miała i może wyślę, a może nie wyślę, może nie będzie już kiedyś takiej potrzeby, ale to jest po prostu genialna sprawa. Niestety w Europie nie zgodzono się, żeby to zrobić, bo w Niemczech osoba, która pochodzi z Rosji, kobieta, młoda kobieta, po studiach ona była wtedy, zaproponowała stworzenie takich szkół TEKO w Niemczech, ale się nie zgodzono na
na to niestety, bo w ciągu jednego, dwóch, może do trzech lat dzieci się tam uczą tego, co w Polsce czy w Niemczech w ciągu 9, 10, 11 lat, bo one tak, tak pięknie funkcjonują w tym polu informacyjnym, tak, energoinformacyjnym. Więc powiem ci, że to by było optymalnie, ale byśmy nie miały chyba co robić wtedy. A i dobrze by było, byśmy znalazły inne zajęcie. Myślę, że tak, myślę, że znalazłoby się dla nas zajęcie, natomiast ja 5 lat temu miałam właśnie taki fokus na te szkoły i o tych szkołach dowiedziałam się z książki Dzwoniące cedry Rosji i byłam zafascynowana byłam tą ideą, poszukiwałam takiej opcji, miałam nawet taką chwilę, żeby zamieszkać w Rosji, naprawdę planowałam się przeprowadzić do Rosji, co oczywiście no, nie udało się. Nie udał się ten pomysł wprowadzić go w życie i moją córkę chciałam tam wysłać, byłam zafascynowana tym, jak zmieniając podejście do dziecka, dając mu od razu po narodzinach pełne prawa człowieczeństwa, co my naprawdę temu dziecku dajemy, jak bardzo ono zmienia siebie, jak bardzo ono po prostu rozkwita w pełni, my niczym go nie blokujemy i te książki były dla mnie ogromnym impulsem do tego, aby zdecydować o ponownym zajściu w ciąży z dużym odstępem, bo moja starsza córka jest 9 lat różnicy między moimi dziećmi, ale był to dla mnie impuls, żeby zasmakować innego rodzaju macierzyństwa i to, co się zadziało, moja 3-letnia córeczka jest właśnie w taki sposób, ja jej w taki sposób towarzyszę, dając jej zupełnie przestrzeń do wielu rzeczy i ona w wieku 2 lat sama decydowała o tym, co ubiera, sama decydowała o ubraniach, które w sklepie wybiera i jest w tej chwili tak niesamowicie inteligentna, jest tak niesamowicie w sobie mocno osadzona i potrafi tak bardzo zaznaczyć granice, czego ona chce, a czego nie chce, że ludzie są zaskoczeni, kiedy widzą, jaka jest różnica taka namacalna, kiedy dziecku pozwolimy być takim, jakie ono jest, kiedy my go nie zamkniemy w tych szufladkach. Niestety, tak jak powiedziałaś, w Europie nie ma tych szkół, więc wcześniej czy później trafi do szkoły, prawdopodobnie zwykłej, chyba że zdecyduje się na homeschooling. Różnie to może wyglądać, ale szkoły te w Rosji, ja jestem nimi zachwycona. Jestem nimi zachwycona tym, czego dzieci tam doświadczają, tym, że te dzieci nie są podzielone na roczniki, że wspólnie dziecko 6-letnie może pracować z dzieckiem 15-letnim nad danym projektem i uczyć się nawzajem od siebie swojej mądrości, poznawać tą mądrość, doświadczać dotyku tej intuicji, połączenia z Bogiem, ze źródłem, z wszechświatem, energii, odkrywać w sobie niesamowitą moc, jaką mamy, bo przecież my ludzie, jestem pewna, Agnieszko, że ty też tego doświadczyłaś, w pewnym momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w rozwój osobisty i duchowy i im bardziej, im głębiej w to wchodzimy, nagle otwierają się przed nami przestrzenie takie, że nasze oczy wychodzą wręcz z orbit i sobie myślimy, wow, to ja takie rzeczy mogę robić? Matko, przecież to jest takie proste, to ja to mogę zrobić, to działa, to naprawdę działa, ja mam taką moc. Fenomenalna rzecz, niesamowita przygoda. Potwierdzam, kochana, potwierdzam, bo u mnie się zaczęło dosyć dawno, jeżeli chodzi o ten rozwój osobisty. Ja naprawdę nie wiem, ile ja miałam lat, 12, zaczęłam różne książki takie czytać i tak dalej. I oczywiście przeróżną drogę przechodziłam, różne rzeczy się zadziewały. Raz było trochę lepiej, raz trochę gorzej, ale gdzieś tam próbowałam znaleźć w tym wszystkim to, co jest pozytywne, aczkolwiek jak każdy miałam, kochani, nie myślę, że ja sobie tam jestem ciągle na jakiejś chmurce i fruwam, bo tak ładnie dzisiaj czytam, kiedyś mówię. I opowiadam, że jest tak, jak jest teraz, jest dobrze, tak? Ale kiedyś były momenty, że też sobie nie radziłam z różnymi rzeczami. Potrzebowałam wsparcia, potrzebowałam coachingu, potrzebowałam osób, które gdzieś tam dałyby mi impuls do tej właśnie zmiany. Ale a propos tego, co powiedziałaś, że wszystko jest proste, życie jest proste, kiedy my będziemy tak postrzegać to życie, że bo my sobie utrudniamy życie i naprawdę mamy w sobie niesamowitą moc. Kobiety mają niesamowitą moc, bo tutaj jest projekt bardzo kobiecy, w którym bierzemy udział, ale mężczyźni również mają swoją moc, tylko kobieta ma tak niesamowitą moc, że będąc mężczyzną,
będzie jeszcze sprawiała, że on będzie bardziej świadomy swojej mocy i będzie odczuwał swoją moc, więc to wszystko ze sobą się zazębia i kobiety macie taką moc. A propos tego, to ja opowiem taką historię swoją szybciutko, prywatną. Jak zaczęłam odczuwać energię jakiś czas temu, ponad 3 lata temu, tak intensywnie, gdzie ja zawsze byłam bardzo intuicyjna i tak dalej, ale też były okresy, że ja byłam jednocześnie, w ogóle ja byłam jednocześnie osadzona bardzo mocno w głowie. Jak zaczęłam tą energię czuć, to ja tak zobaczyłam w internecie kogoś, kto pracował energetycznie i mówię do mojego partnera, mówię tak, ręce tak i mówię, siadaj, ja też tak to zrobię, bo ja też to umiem. A on tak się na mnie patrzy i mówi, ale ty się przecież tego nigdy nie uczyłaś, ty nie byłaś na żadnym kursie niczym. A ja mówię, kładź się, siadaj, ja ci też tak zrobię, ja też tak umiem. I popłynęło, ja się tego nigdy nie uczyłam, więc kochani, cokolwiek sobie nie postanowicie, cokolwiek poczujecie głęboko w swoim sercu, uwierzcie mi, że potraficie, umiecie i że jak będziecie mieli te zaufanie i nie cofniecie się o ten krok do tyłu, żeby się zastanawiać, a po co mi to i czy to tak naprawdę tak jest i nie wiadomo co jeszcze, tysiąc innych pytań, jak zaufacie sobie temu pierwszemu impulsowi, to uwierzcie mi, że będziecie góry przenosić. No właśnie, bo o tych pierwszych impulsach też... rozmawiałyśmy jeszcze zanim weszłyśmy na antenę, że bardzo tak. Często pojawia się w nas taki impuls do zrobienia czegoś i jeżeli my za tym impulsem nie pójdziemy i przetrzymamy go chwilę, pozwolimy sobie, żeby wszedł tutaj w rozmowę z nami nasz umysł, to najczęściej, myślę, że w 98% my po prostu rezygnujemy z tego, co się pojawiło. I to bardzo często się zadziewa, ja to obserwuję, że gdzieś pod wpływem takiego właśnie impulsu u kogoś coś otworzyło, kto przeczytał mój post albo zobaczył live i od razu idąc za tym impulsem, ten ktoś pisze do mnie wiadomość z prośbą o sesję i w ogóle tak widać energię w tym, a potem powolutku to wszystko opada, opada, opada i część osób rezygnuje. I to jest okej, jak najbardziej okej, ponieważ to jest każdego wybór i każdego decyzja. Natomiast ja też przechodziłam taką ścieżkę, gdzie włączało mi się myślenie i sobie myślałam, nie, 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 co ja tutaj w ogóle wymyślam, szkoda pieniędzy, sama poszukam sobie na YouTubie, sama sobie zrobię, albo kupię sobie książkę i też tego się nauczę. I okej, taka droga też jest w porządku, troszeczkę dłuższa, można dokładnie. W ten sposób też to zrobić. Natomiast w pewnym momencie dotarłam do takiego etapu i do takiego punktu, gdzie zobaczyłam, że przekonania, które mam w sobie, czyli właśnie takie, że ja nie zapłacę nie wiadomo ile tam, bo szkoda na to pieniędzy, sama to zrobię, sama zrobię lepiej niż oni mi zrobią, one nie ulegną zmianie, jeżeli my ich nie zdecydujemy zmienić. A ten impuls to jest bardzo prosta droga do zmiany naszych przekonań. Pójście za impulsem. Pójście za impulsem i robienie tego tak często, za każdym razem, aż to przekonanie nowe się w nas wytworzy. Czyli zupełnie nowa droga się pojawi, zupełnie inne połączenia neuronów wytworzą się w naszym umyśle i zaczniemy wtedy działać w innej przestrzeni niż ta, której się nauczyliśmy, żyjąc w konkretnym społeczeństwie. Pięknie, że wspomniałaś o tej naszej rozmowie przed, jeszcze zanim weszłyśmy na live'a, bo powiem ci szczerze, ja już cały czas mi w głowie ten temat siedzi, że chciałabym o tym powiedzieć i ja już nawet nie byłam pewna, czy ja to też live powiedziałam na samym początku, czy nie, o tym impulsie, kiedy ja poczułam impuls, jeżeli powiedziałam, to może powtórzę. Powiedziałaś live, może powiedziałaś też live. Nie wiem, ale ja powtórzę, na koniec, powtórzę. Ja poczułam impuls właśnie, to było godzinę przed chyba zamknięciem rejestracji na kurs Sylwii, na warsztat Sylwii, napisałam szybko do niej, a można się do ciebie zarejestrować jeszcze, bo to za chwilę się zaczyna, a ja widziałam i w ogóle przeczytałam twoje posta i chciałabym wziąć udział. I Sylwia mi napisała tak, że jeszcze można i tak dalej. I ja chyba nawet jeszcze już zrobiłam przelew i tak dalej i później siedzę i zastanawiam się, ale po co mi to? A za chwilę przyszło, no po to, żeby dostać impulsy, no przecież ja pracuję z impulsami i przyszło. Tak. I powiem ci, niesamowicie dużo impulsów dostałam, za każdym razem dostaję impulsy, obojętnie czy teraz z tobą rozmawiam, dostaję impulsy, czy przychodzą do mnie klienci, dostaję niesamowicie dużo impulsów dla siebie takich, z których ja dużo wynoszę. Na kursie, na tym warsztacie, gdzie 2 tygodnie minęły tak, ja nawet nie wiedziałam, że 2 tygodnie minęły, mi się wydawało, że może był tydzień,
cudowne kobiety poznałam, które też brały udział między innymi w moich live'ach, więc impulsów było mnóstwo do pięknych tematów, do pięknych rozmów, do tego, co się we mnie działo równolegle. Ja o tym też wspominałam tobie przed naszym live'em, że u mnie to się po prostu działo równolegle. Wielka zmiana, przeprowadzam się 600 kilometrów z Niemiec tak zachodnich praktycznie w kierunku Polski, do Zgorzelca, tylko po niemieckiej stronie, Görlitz się nazywa to miasto, otwieram swoją praktykę, piszą do mnie ludzie, zapisują się na zabiegi, pytają o warsztaty i o kursy, więc taka zmiana i to też był impuls, bo w tych czasach, kiedy nie mogliśmy jako osoby praktykujące między innymi masaż już mieć otwartych swoich praktyk, musiałam zamknąć na 2,5 czy 3 miesiące, to był dla mnie impuls do tego, żeby coś zmienić i powiedzieć, kurczę, jadę w końcu w to miejsce, którym chciałam być już dawno, które mnie woła i kochani, życie to zmiana, energia musi płynąć, żeby było życie. Kiedy następuje stagnacja, to w tym momencie niestety nie żyjemy pełnią życia, gdzieś tam wegetujemy, można powiedzieć, no i niestety jesteśmy niezadowoleni, dlatego tak jak Sylwia wspomniała, idźcie za impulsami. Jeżeli poczujecie, że dana osoba z wami rezonuje, ponieważ napisała coś, co gdzieś tam w środku sprawiło, że poczuliście to, to idźcie, spytajcie, być może to będzie to i zazwyczaj jest to to, a może zawsze, śmiem twierdzić, że zawsze jest to to, że znajdziecie coś dla siebie, żeby pójść o krok dalej w kierunku waszych zmian, żeby zadziały się piękne rzeczy. Ja bym tu teraz mogła opowiadać o tych różnych rzeczach i tak dalej, ale już nie będę rozciągała tematu, ale tak jak wspomniałyśmy razem z Sylwią, pragnienia, potrzeby, impulsy i zmiana to są nasze dzisiejsze hasła. Dbajcie o siebie holistycznie, pytajcie, zadawajcie pytania, piszcie komentarze. Ja tam zaglądałam w te komentarze, dlatego tak czasami krzywo patrzę. I mam nadzieję, że Sylwia, bo temat jest długi, ja wiem, tylko po prostu gdzieś tam czas jest troszeczkę ograniczony, bo ja mam klientkę jeszcze dzisiaj wieczorną. Mam nadzieję, że znajdziesz chwilkę, żeby odpowiedzieć na pytania, jeżeli się takowe pojawią pod naszym live'em. Mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają i poczuły, że chciałyby się do siebie zgłosić, to się pod wpływem tego impulsu zgłoszą i zapraszam wtedy będą serdecznie. Się działy fajne rzeczy. Jeżeli do tak, mnie myślę, się ktoś zgłosi... Moglibyśmy... Tak, to też zapraszam serdecznie. Ja dostaję mnóstwo naprawdę fajnych wiadomości od was i piszecie, i dzwonicie. Potrafimy nieraz rozmawiać godzinę czasu. Zupełnie obce osoby do mnie dzwonią i rozmawiamy po godzinę czasu i później się okazuje, wow, ta osoba jest na przykład w mieście, do którego ja regularnie jeżdżę w Polsce. Więc po prostu to wszystko do siebie niesamowicie pasuje. I wiem, że osoby, które biorą udział w live'ach jako moi goście, ale tak naprawdę partnerzy w rozmowie, również dostają wspaniałe informacje, wspaniałe wiadomości, że rozmowa poruszyła daną osobę i dała jej impulsy właśnie do zmian i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, nie bójcie się. Mówcie, jeżeli czujecie, potrzebuję, pragnę, róbcie, sięgajcie po to, tak jak Sylwia pięknie powiedziała. Tak, i nie bójcie się pytać, bo dokładnie. My czasem się boimy i wstydzimy zapytać i to też gdzieś tam w nas siedzi. Boimy się zapytać i powiedzieć, że ja bym chciała, ale... Mhm. Więc pytajmy o to ale i mówmy, co tam w nas siedzi, bo nigdy nie wiemy, co otrzymamy i nie wiemy, czy na pewno jesteśmy przekonani, że tego nie dostaniemy, bo gdzieś się sobie blokujemy sobie możliwość tej obfitości, tego, że do nas to przyjdzie, jeżeli zadamy pytanie, czy ja w takiej sytuacji na przykład mogłabym mimo wszystko przystąpić do warsztatu, czy wziąć udział w sesji, jeżeli danej kwoty nie mam, która jest wymagana, może byłaby jakieś rozwiązanie. Po prostu pytajmy, jeżeli potrzebujemy, mówmy o swoich potrzebach, mówmy, czego potrzebujemy i działajmy za tym impulsem. Nie bójmy się działać za tym impulsem, szczególnie jeżeli ten impuls wypływa z naszej przestrzeni serca, z naszej duszy, to ten impuls zawsze nas prowadzi do wyższego poziomu, do rozwoju. Pięknie. Ja powiem ci tak, już chciałam kończyć po tym, co powiedziałaś, ale to tak pięknie płynie, że przytoczę jeszcze jedną bardzo fajną historię, która mi się bardzo spodobała. Po pierwsze, ja zawsze mówię sama do siebie, pytaj, bo nikt ci głowy za to nie urwie.
Dzwoń, dowiaduj się, nawet jeżeli czujesz wewnętrznie, że się wstydzisz zapytać, bo ja tak miałam, ja bardzo nie lubię telefonować i pytać o różne rzeczy, wolę napisać maila i tak dalej, no dobrze, to w takim razie napiszę maila, ale jeżeli chodzi o telefonowanie, ale zawsze sama siebie przekonuję, zapytaj, głowy ci nikt nie urwie. I a propos tego rozwiązania, o którym ty teraz mówiłaś, że może się znaleźć inne rozwiązanie, na przykład jeżeli nie mamy pieniędzy, być może wystarczającej kwoty na jakiś warsztat, na jakiś zabieg, na cokolwiek, uwierzcie mi, mam przykład jeszcze z dzisiaj, naprawdę świeżutki, cieplutki. Jest zawsze rozwiązanie. Klientka, która do mnie napisała, powiedziała, że bardzo by chciała, ona już do mnie miesiąc temu pisała, zapisać się na zabiegi i pytała się o te różne zabiegi, a kiedy jej napisałam, że ja już będę konkretnego dnia w właśnie Görlitz i będzie można od tego dnia już przychodzić na zabiegi, to ona mi napisała, no tak, tylko że moja sytuacja się niestety przez tą całą historię z pandemią zmieniła i nie mam za bardzo środków na to. I to było bodajże wczoraj, ona mi to napisała, a dzisiaj mi napisała, pisałyśmy, że jednak znalazło się rozwiązanie, bo zapytała przyjaciółkę, czy mogłaby wcześniej dać jej prezent na jej urodziny, które będą, nie wiem teraz dokładnie kiedy, bo ona mi tego nie powiedziała, ale się okazało, że przyjaciółka powiedziała, no pewnie, no dlaczego nie, nawet jeżeli masz te urodziny powiedzmy za miesiąc czy tam za dwa, no to dam ci prezent teraz. I ona do mnie się zapisała na ten zabieg, więc kochani, zawsze jest sposób, jest metoda, nikt wam głowy nie urwie, pytajcie. Tak jest, dokładnie, wspaniały przykład. Super, ja ci Sylwio bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłyśmy tak pięknie porozmawiać i opowiedzieć trochę o potrzebach i o właśnie pragnieniach. Dokładnie. Dziękuję wam serdecznie, kochani, żeby też, ja jestem tutaj jak w transie, ci powiem, jestem tutaj jak w transie, więc próbuję gdzieś tam wrócić do mojej głowy i wypowiadać słowa, to co czuję, próbuję wypowiadać i trochę się zmobilizować, żeby zakończyć tego live'a i podziękować wszystkim, którzy z nami byli i którzy patrzeli, wysłuchali do samego końca i kochani, bądźcie na kolejnych live'ach, bo w przyszłym tygodniu będzie co najmniej jeden. Znowu spotkamy się z Zosią, a być może jeszcze będzie kolejny. Już teraz nie pamiętam, od razu mówię, bo mówię, jestem w transie jeszcze. Jeszcze raz ci serdecznie dziękuję, że byłaś i mam nadzieję, że może stworzy się przestrzeń, żeby znowu coś razem wspólnie kiedyś nagrać. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tobie, Agnieszko, za tą inicjatywę, którą wykreowałaś, przestrzeń, którą tworzysz, zapraszając kobiety. Wiem, że my kobiety, kiedy się zbierzemy, jesteśmy w stanie niewyobrażalne rzeczy wspólnie zrobić, więc ta nasza energia, która się tutaj zgromadziła, kreuje coś wspaniałego. Dziękuję wam wszystkim, którzy nas oglądacie, oglądaliście i nie wiem, czy będzie możliwość jeszcze tego obejrzenia później. Jeżeli tak, to również wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście z nami i życzę ze swojej strony wspaniałego, cudownego wieczoru dla wszystkich. Dziękuję. Świetnie. Ja tylko powiem tak, jeżeli Sylwio masz ochotę, to podlinkuj proszę jeszcze, jeżeli jest możliwość zapisania się do wyzwania 30-dniowego, to możesz podlinkować później pod tym live'em. Jak nie, no to kochani, będziecie musieli czekać do kolejnego wyzwania, jeżeli Sylwia zdecyduje się takowe utworzyć. Podlinkowuj swoją stronę, proszę, żeby osoby, które nas oglądają bądź będą oglądały, wiedziały, jak się z tobą skontaktować i pisz proszę o swoich projektach i tak dalej, dobrze? Super, bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze. Do wyzwania będzie można się zapisać jeszcze cały czas, przez pewien czas, tak? Więc super. Serdecznie zapraszam. Ja również dziękuję wszystkim, którzy pisali. Jeżeli kogoś nie, gdzieś tam nie wymieniłam, no to nie dlatego, że nie chciałam, ale no po prostu tak płynęło. Sylwio, ty się proszę jeszcze nie rozłączaj, a wam życzymy, tak jak Sylwia powiedziała, pięknego wieczoru. Pa, pa, kochani. Pa, pa.